Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Infry. Ostatnim razem udało nam się wejść na zamek, no i dzisiaj będziemy próbowali go przeszukać i znaleźć coś ciekawego. No to spróbujmy najpierw pójść jakoś tutaj na górę. Czy uda się otworzyć bramkę? Nie uda się. No dobrze, nie poddajemy się, szukamy w takim razie dalej. Tutaj mamy raczej jakieś informacje dla turystów, no ja tutaj nie jestem jako turysta, ja tu jestem, wiecie, w pracy. Muszę załatwić parę rzeczy i zaraz stąd uciekam. Zobaczmy tutaj na górę, w ogóle tutaj są widoczki, ale nie, miałem nie być jako turysta. Dobra, idziemy tędy, kolejne informacje dla turystów. Co tu mamy? Jest takie przejście, otwarte, bardzo, bardzo dobrze, więcej baterii. Ale ostatnio włamaliśmy się do sklepu z bateriami, więc tak naprawdę nie jest mi to teraz potrzebne. Ale to jest komunikat, który powinniśmy słyszeć częściej. Piękne, co nie? Piękne, ale tylko w przypadku tych baterii. Bo w przypadku tamtych do aparatu to słyszeliśmy już to od dawna. Dobrze. Co my możemy tu jeszcze zrobić? Tu jest taki balkonik. Aha, i możemy zejść po prostu tutaj na dół, skąd przyszliśmy. No to teraz mnie to jakoś bardzo nie interesuje, ponieważ chciałbym się tu jeszcze rozglądnąć. W ogóle wiecie co? To już mruga, nie piszą mi, ale przeładuję. Najwyżej wrócimy tam do sklepu, bo jeszcze trochę tych baterii im zostało. Dalej, pójdźmy sobie tędy później. Co tu jest? Kolejne... Chwila, zgubiłem się, ale możemy podnieść te baterie. Jak ja to zrobiłem? Czekajcie, wchodzimy tutaj, tak, tam już byliśmy. Teraz mam pójść... tak naprawdę tutaj nie ma za bardzo gdzie iść. Okej, czyli albo schodzimy na dół, albo idziemy tam. Czyli chyba wypadałoby zejść na dół i co? Mówicie mi, że ja się tak bardzo męczyłem z tym wejściem na ten zamek, żeby tu nic nie było. Nie no, coś jest. Jest i po to mi były ostatnio te nożyce do metalu. Ja myślałem, że do czegoś innego. No a one były potrzebne tu, dobra. Tu mamy jakieś takie generatorki, ich może nie ruszajmy. Spróbujmy się tu jeszcze jakoś rozejrzeć. Jakieś banknoty, jakieś inne tam śmieci. Dalej, tutaj baterie do aparatu, no to mi jest niepotrzebne, to już wiemy. Później tędy. O, zobaczcie, to jest ten przycisk, którego też ostatnio szukaliśmy. No, także on był schowany lepiej niż tamte inne rzeczy. Zaraz z nim tam wrócę, ale wcześniej chciałbym jeszcze przeszukać te pomieszczenia tutaj. Nie zgubimy tego? Miejmy nadzieję, że nie. Co tu jeszcze mamy? Tak naprawdę, czego ja teraz szukam? No, baterii już nie chcę. Jedyne co, to możemy jeszcze... O, właśnie, możemy robić jakieś zdjęcia. Tutaj nie za bardzo. Dobra, ale ja bym się jeszcze rozejrzał na szybko. Chwila, gdzie myśmy już byli? Tędy weszliśmy, tak? Tutaj byliśmy w tym pomieszczeniu, a może nie byliśmy? O, są jakieś klucze. No właśnie, jednak warto się rozglądać, bo cały czas coś jeszcze można znaleźć. Dobra, weźmy ten przycisk. Ja bym go sobie teraz wyniósł na zewnątrz, żebym go nie zgubił. A jeśli chodzi o bramkę, to bramka była tam, co nie? No to zobaczmy, czy to są klucze do niej. Przechodzimy tędy i nic. Dobra, czyli to nie były klucze do tego. Także klucze zostawimy sobie na później. Przeładujmy jeszcze raz, pewnie, na bogato. Tylko gdzie ja teraz mam ten przycisk? Okej, tutaj. Także co? Wychodzimy z tego zamku i idziemy w stronę tego pokoiku, w którym te różne rzeczy robiliśmy. Tylko wcześniej jeszcze bym odwiedził naszego ulubionego handlarza tymi bateriami. Gdzie on ma ten sklepik? Tutaj chyba, tak? Okej, zostawmy to. Wchodzimy jeszcze raz. Dzień dobry, ja tylko na chwilkę. Naprawdę nie będę tutaj przeszkadzał. Bierzemy wszystko. Ja bym jeszcze przeładował aparat, bo nie wiem, kiedy tutaj wrócę. I wiecie co? Weźmy jeszcze latarkę, przeładuj. Pewnie. Pakujemy tyle, ile się da, gasimy i od teraz już oszczędzamy, bo pewnie tutaj nie wrócę. Idę teraz z tym tam, gdzie mamy się tym zajmować. Czyli to było tutaj, wchodzimy, przykładamy, naciskamy i uruchamiamy. Pięknie. Pięknie, wiecie co, ja bym się troszeczkę odsunął. Aha, to jest po prostu zabezpieczenie, żebym ja już się tam nie wracał. Możemy sobie otworzyć teraz takie przejście, tak, co tutaj mamy, toaletę. Kto tutaj taki kapelusz wrzucił? Tutaj jakieś wiadro, no ciekawe rozwiązania, trzeba przyznać. Bardzo interesujące, a my teraz idziemy dalej. Idziemy dalej i zwiedzamy, tak, przyświećmy sobie tutaj troszkę. Mamy dużo baterii, wydaje mi się, że już do końca serii może wystarczyć.
To są jakieś żarty. No tak, teraz wszędzie to oczywiście będzie. Dobra, włóżmy to tutaj. Tu bym zrobił jakieś zdjęcie. I pytanie, czy ja mogę podejść tu jakoś bliżej, czy to mnie nie zabije. To by trzeba przekręcić w momencie, jak jest zielone. A w sumie nie wiem. Dobra, zostawmy to. Nie, to nie. Jeszcze jeden bezpiecznik by się przydał tutaj oraz jeszcze jeden tam. Żeby to wszystko otworzyć. No dobra, tylko gdzie ja teraz znajdę takie bezpieczniki? Bo tak naprawdę to pomieszczenie nie jest jakieś super wielkie. Nie ma gdzie tutaj szukać. Bo jak zejdę na dół, to tu, no właśnie, tędy to my już raczej nie wrócimy do tamtego pomieszczenia, w którym to wszystko sobie poustawialiśmy. No to co teraz? Tak troszeczkę utknęliśmy. Chyba, że ja serio mam po prostu szybko tam to przekręcić. A chwila, przecież to mamy otwarte. No dobra, dobra, także nie musimy chyba dalej szukać. Przeładujemy i zbierzemy, właśnie, żebyśmy mieli, no, pełne baterie teraz. Wejdźmy tu, tak jeszcze sprawdzę. O, bardzo, bardzo interesujące. Podnieśmy to. Zanim pójdziemy tam dalej, to ja bym się jeszcze wrócił. Spróbował tutaj z tym wyjść i to włożymy sobie tak. To teraz możemy otworzyć i zacznijmy może od tego korytarza, dobra. Tu coś? Nie. Dalej, tu jakaś gaśnica, tu jakiś akumulator i możemy podejść do końca. I czym wy mnie teraz tu zaskoczycie? No dobra, kolejnym bezpiecznikiem tego... Nie otworzymy. Już myślałem, że dacie mi tam jakieś baterie do latarki, tak wiecie, bo znaleźliśmy takie tajne przejście. No to najważniejszą rzecz w tej grze, czyli baterie do latarki mi dadzą, no ale po obrabowaniu tego sklepu to już byłoby po prostu śmieszne. Chyba, że to jest główne przejście. Tak też może być. Zaraz się tak naprawdę dowiemy. Tutaj nic, za rogiem. A co mamy tutaj na końcu? Tu jest butelka, graffiti, są oczywiście grzybki trujące i tak jakby można gdzieś tu iść dalej. A my wcześniej byliśmy gdzie? Te były zablokowane. Aha, ja po prostu nie przeszedłem przez ten korytarz. Aha, z tej strony możemy tutaj po prostu wejść. Czy to jest na pewno to? Chwila, chwila. A może to nie jest to? To jest jeszcze inne. No właśnie, dobre żarty z tymi bateriami. Cóż to za malowidła? Zostań tutaj, albo cię znajdą. Kto mnie znajdzie? Aż się boję, że tu zaraz ktoś przyjdzie. Sfotografujmy to może. Anna, Elo, Ken... Jakaś winda, no to pewnie spadli w tej windzie, tak jak ja to często robiłem. Dobra, mniejsza z tym, bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Ja bym je może opuścił, chociaż tam pisali, żebym został, bo inaczej mnie znajdą. Dobra, mniejsza z tym, ja bym chciał jednak stąd wyjść. Jak wy mi to teraz zamknęli, no nie, na szczęście nie zamknęliście, nie mieliście jak. Wyjdźmy stąd, ale ja jestem jeszcze ciekawy, co było na końcu tego korytarza, tam gdzie znalazłem ten pierwszy bezpiecznik. Także ja sobie tutaj wrócę i to był, no właśnie, to jest to, gdzie przed chwilą byliśmy, tak? A chciałem jeszcze sprawdzić to, bo ja tutaj tak naprawdę tylko wszedłem, znalazłem bezpiecznik tutaj, czyli coś, co raczej powinniśmy znaleźć na końcu, po tym jak podejdziemy tam. A czy tu będzie coś ważnego? Są oczywiście baterie, nie te, które teraz... No dobra, czy ja bardzo je potrzebuję? Mamy teraz o jedne mniej. W tamtym tunelu obok jeszcze były, tak? No nie wiem, może się tam wrócę. Jeszcze przy okazji takie zdjęcie zrobię, tak? To chcecie. I teraz jeszcze szybko wejdę do tego ostatniego tunelu po te baterie dodatkowe. Tak? One gdzieś tu były na tym stoliku? Dokładnie. No i mamy teraz tego 10. No i teraz idźmy może już tam, gdzie by trzeba iść, czyli najprawdopodobniej tam na koniec. W ogóle chwila, czy ja kucam coś za bardzo? Wstać nie mogę, coś się przyblokowało. Miejmy nadzieję, że zaraz się to odblokuje. Może ja bym, no nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. Chociaż słabo by było, gdybym się tak zablokował. A nie, teraz mi się to odblokowało. Tutaj najprawdopodobniej trzeba zeskoczyć, tak. I co my tu jeszcze teraz mamy? Są takie drzwi otwarte, dobra. No i jesteśmy teraz na zewnątrz. Pytanie, gdzie my tak naprawdę jesteśmy? Tam są te biura, tak, w ogóle zgaśmy latarkę. A gdzie jest ten most? Coś go tutaj za bardzo nie widzę. Może to będzie po drugiej stronie. Spróbujmy. Aha, tu jest ten most. Aha, dobra, już wiem, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy po prostu na środku. Ale tego jeszcze nie opuściliśmy. Czyli musimy wejść najprawdopodobniej do tego pokoju kontrolnego. I tutaj coś będzie trzeba przestawić. Jest toaleta, ale w toalecie niestety nic nie znaleźliśmy. A może...
a może i dobrze, że nic nie znaleźliśmy. To jest jakaś instrukcja, czyli ogólnie przydałyby się zielone lampki, tak? No dobra, ja bym spróbował to sfotografować. To na pewno, a teraz co? Musimy sobie usiąść tu i teraz ja bym to jakoś chciał wykombinować. Otwórz most. Aha, nie mamy dostępu. Zatrzymaj. Jak tu się jakoś zalogować wcześniej? No nie, nie, nie. Zresetuj system. Teraz jakoś. Nie mamy dostępu. Tu można jakoś lampki włączyć. Coś tu jeszcze lokalnie. Nie naciskaj. Okej. Dobra, ja bym spróbował wyjść i chyba muszę bardziej przeczytać te instrukcje, a nie tak klikać jakieś takie losowe rzeczy. Tu jest przycisk, ale to raczej nic mi teraz nie pomoże. Dobra, ja bym sobie tutaj jeszcze zerknął. Czyli co my mamy zrobić? Ustawić na manual, jeśli to automatyczne nie będzie działało. Czy ja już coś takiego tutaj przestawiałem? Manual auto, to na pewno ma być na manual. Dobra, czy teraz coś zadziała? Teraz jest error, dobra, jesteśmy już bliżej, tak? To znaczy coś się zmieniło. Spróbujmy teraz stąd wyjść i zobaczmy, co my jeszcze tutaj mamy. Manual mamy, teraz local, czyli jesteśmy na tym komputerze, a remote to jest ten. Główny panel kontrolny. My jesteśmy na tym komputerze, czy w głównym panelu kontrolnym? No w sumie to jest jakiś panel kontrolny. No a spróbujmy. Ustawmy to na to zdalne i teraz, nie no, teraz nie mam dostępu. Jak ustawię na lokalny, teraz jest po prostu błąd. Czyli tak by to chyba miało być. Teraz szukamy dalej, czemu są błędy. Mamy tu jeszcze coś takiego. Bridge close satellites first. Czyli co to? Nie, tu jest błąd. Są jeszcze te światła. Tu jest jeszcze jakieś światło. Raz, dwa, trzy, cztery. Serio? To był kod? No dobra, udało się. Teraz open bridge? Nie. Close bridge? Nie. Stop bridge? Co to znaczy stop bridge close? Aha, stop, czyli możemy w połowie zatrzymać. Dobra, coś takiego. Tego mamy nie nacisk... O, nacisnąłem i coś się włączyło. Teraz open bridge? Nie. Stop, close też nie. Syrena? Dobra, niech będzie syrena. Teraz... Też nie. Czy my tu mamy jeszcze jakieś wskazówki? Może chodzi jeszcze o te światełka? Jak to wygląda z tymi światłami? No tak naprawdę mamy teraz te dwa zielone na górze. Coś tu jeszcze niby można... coś jeszcze można niby poprzestawiać. Teraz open? Nie. Jakbyśmy dali czerwone, open, green 2, nie, a może blue, open, też nie. A jeszcze w sumie to mamy, tu jest error, 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 a teraz coś? No nie, tego dolnego tak jakby w ogóle nie można zmieniać. Ciekawe. A czy ten przycisk na przykład teraz by zadziałał? No, fantastycznie, ale czy to zadziała, czy to się całkiem opuści? No dobra, miejmy taką nadzieję. No niech idzie. I w ogóle tam się coś dzieje. Zobaczcie, jak się tam dymi, jaka para idzie, więc tam na pewno będzie trzeba zrobić zdjęcie. Ciekawa ta laleczka. No dobra. Czyli to się udało opuścić, więc chyba zostawiamy już ten komputer i schodzimy na dół. Schodzimy tutaj, tylko pytanie, czy wy mnie wypuścicie tędy? Aha, tędy mnie nie wypuścicie i tam raczej też nie przejdziemy. Więc ja bym jeszcze sprawdził taką jedną rzecz. Czy coś tutaj na tyłach znajdziemy? Tak naprawdę nic ciekawego dla nas. A gdybym ja zszedł jeszcze tutaj na dół, bo my wyszliśmy stąd, tak? Zgadza się. O, ciekawe, tego wcześniej nie widziałem. A chwila, my tu byliśmy w ogóle? To jest to? Nie. Tutaj nie byliśmy, no bo nie mielibyśmy jak tutaj żadnych drzwi nie ma. Ale właśnie, dobre pytanie, w takim razie po co ja mam tutaj wchodzić? Czy tylko po to zdjęcie? No dobra, możliwe, że tak. Czyli nie przyszliśmy stąd, przejdźmy sobie jeszcze jakoś pod tym mostem i możliwe, że tam z drugiej strony będzie się dało jakoś wejść. Co to jest? Światło pierwsze, zielone, światło drugie zielone, światło trzecie, możemy sterować, niebieskie. To coś ma wspólnego z tym, co tam było na górze. Wiecie co, bo to jest chyba po prostu sygnalizacja dla tych statków, więc w tym momencie, jeśli my chcemy przejść górą, żeby tam nas wpuściło, to statki najlepiej byłoby zatrzymać. Dajmy tak, jak to tam było na górze, czyli no access na tym, na dwóch czerwonych. Chyba jakoś tak. Najprawdopodobniej, w sumie to by było logiczne i teraz bym jeszcze podszedł tutaj na koniec i zobaczył, czy coś by tutaj było, to jest do sfotografowania. Nie, nie, nie. Dalej to ja bym wolał nie spaść.
No dobrze, więc statki raczej nie powinny teraz płynąć, więc wracamy na górę i próbujemy tam jakoś przejść. Ale zanim na górę, to jeszcze ciekawi mnie to przejście po tych kamieniach. Tutaj jakoś chyba nic ciekawego. No dobrze, wracajmy. Czyli idziemy tutaj teraz do góry, tak. I co? To dalej jest czerwone. Dalej mnie nie chcecie tu wpuścić. Wróciłbym jeszcze na górę i tam doczytał. No i co? Ustawiłem teraz te dwie czerwone lampki. Czyli bez dostępu, a jak sobie jeszcze wejdziemy tutaj, no właśnie, to jest teraz to i tego się nie da zmieniać. Żeby to zmienić, trzeba zejść tam na dół. Chyba, że musimy kliknąć jeszcze to, właśnie, te bramki przy moście. Teraz nawet był ten dźwięk i możliwe, że teraz dopiero mnie tam przepuścicie. Będzie to stąd widać? Będzie, jest zielone. Dobra, próbujemy przejść, otwieramy, no i możemy wejść na most. Coś się dzieje tutaj, jakaś awaria. Okej, oczywiście do zgłoszenia. Dalej, kolejna awaria tutaj gdzieś? Nie, to nawet wygląda dobrze. Tam gdzieś na drogę wskoczymy? W sumie po co? Dobra, idźmy już tędy. Wyłączę to, żeby mi tutaj jakoś bardzo nie zasłaniało i idziemy w takim razie tam. A tutaj coś? W sumie można tak zeskoczyć. Jest! Co to za dźwięk jakiś dziwny? Ja bym chciał spróbować zejść sobie tutaj na dół, skoro już coś takiego znalazłem. Okej, nawet się nie zabiłem. Znalazłem coś takiego, no i co, czy to mi jakoś dużo tutaj da? No da mi to, że zrobię sobie kolejne zdjęcie, także możemy zbierać ich więcej. Tutaj jest takie krzesełko, ja się boję, żebym teraz tutaj nie utonął bez sensu. Możemy chodzić tędy, no bardzo fajnie, ale co z tego? Nic mi to tak naprawdę teraz nie daje, mogę spróbować podejść jeszcze tu na koniec. A coś się tam dzieje? Coś się pali. Okej, tutaj nic. No nie, to właśnie było tak, żeby sobie podejść i zobaczyć chyba tamten pożar, albo takie dodatkowe. Dobrze, wracajmy w takim razie tutaj na górę, po tej drabince i spróbujemy podejść tam jeszcze kawałek dalej. Tak, czyli idziemy tędy. Co to jest? To jest chyba jakaś taka kratka? Tak naprawdę nic takiego. Tu jakaś sygnalizacja, to nam nie działa. Okej, idźmy tam i może zaraz uda się w ogóle zrobić temu zdjęcie. W ogóle chwila, jak ja przez to przejdę? Czy ja mam teraz jakoś tutaj wyskoczyć? No dobra, można niby wyskoczyć tu, no bo w to ja na pewno nie próbuję wejść. Zejdźmy sobie tak, teraz na dół. No i dalej mamy jeszcze jedną taką drabinkę, ale to jasne, tylko jeszcze muszę kucnąć i teraz możemy sobie tutaj zejść. Cudownie, tu w ogóle mamy jakiś taki statek, zanim podejdę tam, to jeszcze chciałbym skontrolować te okolice. Ale tak naprawdę nic więcej już tu nie ma. Dobra, idziemy w takim razie w kierunku tego statku. Czy my tu w ogóle możemy wejść? Tak, możemy. No dobra, zacznijmy w takim razie jakoś zwiedzanie może od tej strony. Tutaj gdzieś podejdźmy sobie na górę. Dalej, jeszcze wyżej. No i co tu jest? Jest więcej baterii do latarki. No dobra, skoro dają, to możemy zabrać i latarkę sobie przeładować. Tu już raczej nic takiego dla nas. Tam są jeszcze jakieś drzwi, tutaj coś takiego. O, może ja sobie tak właśnie zeskoczę. Wejdźmy do środka. Telefon, książka, radio, telewizor. O, tu jest jakiś zaszyt. A nie, w to nie możemy wejść. A czy ja mogę uruchomić ten statek i gdzieś popłynąć? No nie, niestety. Aż tak dobrze nie ma. Jakieś tutaj w ogóle wina są. Okej, jakiś taki chyba pokoik właśnie kapitana. Tu ma jakąś sypialnię, pięknie, coś tam. O, jakiś klucz, cudownie. Pewnie do czegoś będzie zaraz nam potrzebny, chociaż ostatnio też znaleźliśmy jakiś klucz i w sumie go do niczego nie wykorzystałem. Pewnie nie znalazłem wszystkiego. A tutaj mamy jakąś kombinację do sejfu. Wiecie co, ja sobie naprawdę zrobię zdjęcie. Okej, mam zrobione. Wyjdźmy z tego i gdzieś będę próbował tego użyć. Zrobimy jeszcze takie zdjęcie tutaj w grze. To jest zamknięte, tu już w sumie sprawdzaliśmy. Sprawdzajmy w takim razie dalej. Takie drzwi też zamknięte. Po co mi ten klucz był, skoro wszystko jest zamknięte? Czy tu gdzieś będzie ten safe? O, jeszcze więcej kluczy. Więcej baterii. No dobra, przeładujmy, podnieśmy, żeby się nie zmarnowały. No i zwiedzamy dalej. Tutaj zamknięte, a tu mamy kolejny taki pokój. Co tu jeszcze jest? Jest jakiś taki zeszyt. No dobrze, więc jak ktoś chce, to sobie może poczytać. Ja bym mu na pewno zrobił takie zdjęcie tutaj. Bardzo, bardzo fascynujące, na pewno.
No a poza tym to nic fascynującego tutaj nie widzę. No jest znowu ten misiek, ale sejfu żadnego nie ma. Jeszcze tak bym teraz sprawdzał, no właśnie, znaleźliśmy tam jeszcze jakiś jeden klucz, więc warto byłoby posprawdzać jeszcze raz te wszystkie drzwi. Tak, no niestety nie. No to schodzimy pięterko niżej. Trzeci klucz, cudownie, to jest chyba po prostu ten sam klucz, tylko w różnych miejscach nam go dają. Albo po prostu tego jest tutaj tak dużo, że ja muszę znaleźć wszystkie te klucze. No właśnie, jeszcze dwie te kłódki tutaj mamy. Jest jeszcze jakaś notatka i mamy informację, że jakieś klucze są jeszcze w tym sejfie. No to bardzo dobrze, ponieważ kod już znamy. Tylko jeszcze gdybym wiedział, gdzie tutaj znajduje się sejf. Może gdzieś w tych okolicach, to zamknięte. Okej, to mamy otwarte. To nie jest sejf, to jest raczej jakaś mikrofalówka chyba. Co tu jeszcze? Aha, to jest patelnia, to tego raczej nie będziemy teraz używać. No dobra, to jest taka kuchnia, nie no, nic dla nas. Wyjdźmy stąd, spróbujmy teraz przejść jakoś tędy. To jest zamknięte, tutaj też nie wejdziemy. Dalej, do łazienki. Więcej tych baterii, tak. No to przeładujmy. Kolejny kluczyk, super. Dalej, może coś tutaj? No nie, to też jest zamknięte. Ale teraz możemy wrócić i spróbować coś tu jeszcze otworzyć. Na przykład to się uda, tak. No i zostało nam jeszcze to jedno. Pytanie, gdzie ja teraz znajdę taki klucz? Może gdzieś na zewnątrz, bo ja tak w sumie przez dach tutaj wskoczyłem. Tylko czy ja teraz tak naprawdę jakoś stąd wyjdę? No trzeba by przejść tu, no i tak, wyjdę. Zeskoczmy sobie tak, ała. No dobra, ale jesteśmy na dole i ja bym się w takim razie tutaj rozejrzał. To otworzymy. Nie, w ogóle tam się jeszcze coś dzieje. To nic takiego, w sumie to nie jest rzecz dla nas. Na to ja bym może wolał nie wchodzić, po prostu zróbmy sobie zdjęcie. Na tę łódeczkę też nie wchodźmy. Spróbowałbym po prostu wejść tutaj. I teraz co, mamy takie główne drzwi. Aha, tylko że one są zamknięte. Najprawdopodobniej właśnie chodziło o to, żeby tam przez dach wejść, tylko ja to oczywiście zrobiłem na początku. No dobra, spróbujmy jeszcze pozwiedzać jakoś z tej strony, czy my tu byliśmy? Chyba tak. Dalej, tutaj nie wejdziemy, no i tak naprawdę nic tu więcej nie ma. Dobra, chyba musimy w takim razie wrócić tu i jeszcze rozglądać się ewentualnie w tych okolicach. Tego nie otworzymy. No nie, po prostu tak mi się udało, że pierwsze co to znalazłem to wejście, którędy tutaj trzeba było wejść na ten statek. No i to już sprawdzaliśmy od środka, też to jest zamknięte. No dobrze, także wracamy na dach i ja bym jeszcze w takim razie spróbował tutaj gdzieś zeskoczyć z drugiej strony, bo chyba też się dało. Tu gdzieś? Tak, no właśnie, możemy zeskoczyć tak, to otworzyć. Aha, i to nam tak naprawdę dużo nie daje, ponieważ wchodzimy do tego samego pokoju, do którego weszliśmy tutaj na początku z tej strony. Czyli najprawdopodobniej muszę się jeszcze rozejrzeć i znaleźć na przykład ten safe, albo po prostu gdzieś ten klucz będzie sobie leżał tak na wierzchu, tylko go nie zauważyłem wcześniej. Coś chyba znalazłem, zobaczcie, tutaj w tej kuchni, tam jest jakieś takie przejście, wcześniej tego nie widziałem. No właśnie, bo w tej kuchni to tak naprawdę nic takiego ciekawego nie było. A tu jednak się okazuje, że coś jest. Dobra, wchodzimy i zobaczcie, jest safe. Tylko jak go teraz otworzyć? 23, czy to mam jakoś zatwierdzać enterem, czy po prostu 23, potem przechodzimy sobie na 18. Dalej mamy czwóreczkę, czyli to by było tak i potem jeszcze 17. Przejdźmy w tę stronę, 17, enter, escape, nie wiem. I spróbujmy teraz to przekręcić. Chyba nie. Chyba nie potrafię otwierać takich sejfów, chyba że inaczej. Najpierw 23, teraz stąd wychodzimy i próbujemy przekręcić pierwszy raz? Nie. Co my tu jeszcze mamy? O, jest instrukcja. Okej, poczytałem to sobie i już mniej więcej rozumiem. Czyli mamy tutaj tymi kierunkami pracować, tak? Czyli co? Powiedzmy, że ustawiamy 23, potem idziemy w takim razie w drugą stronę i mamy ustawić 18, tak? Teraz w takim razie w drugą stronę. Idziemy do czwóreczki i teraz w drugą stronę idziemy do 17, po czym przechodzimy w drugą stronę. Tak, teraz to możemy otworzyć i jest klucz, są baterie i jest klucz do jakiejś bramy. Czy poza tym... Aha, to jest klucz po prostu do tego, tak, chyba że to jakiś inny nam to otwarł. Dobra, jeszcze bym się tak na szybko tutaj rozglądnął, przeładujmy może tę latarkę, ale wątpię, już w tym pokoju tyle było, w sensie ten safe, że już nic więcej nam nie potrzeba. Dobra, także wracamy tutaj na dół i teraz otwieramy sobie tę kłódeczkę. Tu.
Otwieramy to, no i wchodzimy do takiego pięknego pokoju. Tylko co w takim pięknym pokoju możemy zrobić? Mamy taką teczkę, no dobrze, ale czy to będzie wszystko w tym pokoju? No, tak naprawdę powinniśmy znaleźć coś więcej, żeby móc pójść jakoś dalej. Chyba, że chodziło tak naprawdę tylko o to, no wiecie co, spodziewałem się tak naprawdę więcej. No ale dobrze, bo znaleźliśmy jeszcze jakiś jeden klucz. To możemy, dobra, to sobie możemy zamknąć i jak teraz stąd wyjść? Czy uda mi się to otworzyć? Chwila, bo jak ja teraz mam opuścić ten statek? Chyba tak naprawdę musimy wejść tutaj do góry i spróbować jakoś wyskoczyć. Nie tutaj, tylko w tym miejscu, tak? Tutaj sobie teraz zeskoczymy na dół, tak żeby się nie utopić. No i może teraz udałoby się otworzyć tę bramkę. Tak, mamy klucz. No i bardzo dobrze, czyli możemy iść dalej. A dalej pójdziemy w kolejnym odcinku, więc jeśli ten wam się podobał, pamiętajcie o łapce w górę, trzymajcie się, do następnego razu. Pa, pa, cześć, cześć.